że jesteście dzisiaj razem z moim braciszkiem Marcelkiem z moimi kolegami ze szkoły, Bartkiem, Adasiem, którego znacie już z filmików. To są moi sąsiedzi, a tutaj jest Maksiu. Cześć Max. Cześć. Siona. Będziemy testować klejnogi z firmy Razor. Dokładnie tak. Marcelek ma model P3 dla małych dzieciaczków. Tak, Marcelek? Fajny jest? Marcel, fajny? Proszę, zobaczcie. Testujemy. Marcel już... Maciek, fajny jest? O, Marcelek... Jajku, brawo. Już jedzie. Lenka stoi w tej chwili na modelu Delta Wing. Taki trójkołowiec, prawda? A Max tutaj to jest chłodnoka elektryczna. Tomu chłodnogę to Lenka dostałaś wtedy u Filipa Hejzera, jak byliś, prawda? Tak. Wszystko poszło, wszystkie prezenty do domu dziecka, ale firma Razor jeszcze dała Lence dodatkowo taką właśnie chłodnogę. To jest model Power Core E100S. Wow. Marcelek, tak. To co, za chwilę będziemy testować. Wiecie co, może zaczniemy od czego? Od tego modelu Lenka? Okej, to ja mogę zacząć? To. Lenka, dobra, no właśnie, pierwsze spróbujesz takim jeździć, prawda? Tak. Powiedz, jaka to jest zasada jazdy? Co trzeba robić? Tutaj jest taka zasada jazdy, że jak się jedzie, to najpierw trzeba położyć nogę tą lewą, dlatego że jak położę prawą... No każdy jak woli, Lenka, wiesz, no, każdy ale jak woli. Ja położyłam prawą, to spadało. Aha, no to ty wolisz zacząć od lewej. Ja wolę zacząć od lewej. Okej, rozpędzasz się. I tak kilka razy rozpędzam się tą nogą. Około 2 razy. I potem nogami tak się kiwam. Jak się szybciej kiwam, tym szybciej tak kolejno. No to dawaj, jedzie. Szybko! A jak tak wolniutko, to wolniutko. No to szybciej, szybciej. Come on! Lenka jedzie. Ej, szybkie to jest! Hej! Dobra. Teraz chłopaki spróbują, Lenka, za chwilę? Jak lekko oceniasz tę maszynę? 10, nieskończone na 10. Świetnie. Tam mi się bardzo, bardzo podoba. Fajnie wygląda, mi się podoba, taki wygląda agresywny. Czarne koła, super to wygląda. Czarne, takie... Teraz ja chcę. Szybki ja chcę, jest. Dobra, poczekajcie. Ja jestem... Okej, Max, gotowy? Mhm. To dawaj, startujesz. Szybciej, szybciej! No, patrz, to nie Marcel! No bardzo szybko jeździ. Marcel? I w ogóle nie chce zejść. Chyba. Zobaczcie. Jak nie sobie radzi? On nigdy wcześniej nie jeździł. Nigdy nie miał w ręku hajnogi. Nie jedzie Marcyś. Pod górkę i pięknie daje radę. Ślicznie. I mamy tutaj taką fajną drogę, na którą prawie w ogóle nie jeżdżą auta. Marcelek idzie ratować Lenę. Co się stało? Bo Lena daleko pojechała i on jedzie po Lenę, mówi. Aha, czy pamiętasz, Marcelku? Pokaż, jak jedziesz. Zobaczcie, jak jedzie szybko. Jej. Pięknie sobie, świetnie radzi. Super, Marcel! Brawo! Lena! Lena! Ale szybko! Zobacz, Lena! Ja muszę tak czekaj przyspieszyć. I zahamował sam też! Pod górkę jest wyjazdowa. Dobra, a teraz ja przetestuję ten pojazd. Lenka, filmujesz? Jak zabijesz. Filmuj, nie zabiję się. Ja nie jestem od zabijania, tylko od jeżdżenia, prawda, Lenka? Co się nie wiem. Zabijemy się znowu. Uwaga. Ale chyba tak. Zaraz będę szybko jechał. Uwaga, teraz jedę ja, tata Lenki, tak? Ja się gonię. Tata! Ja ruszam kamerą! Tata! Ja ruszam kamerą! Nie wiem. Brawo!
Jestem mistrz kierownicy Lęka wciąż jadę! Dobra, poczekajcie chwilę, stop! Lęka, co wy o tym myślicie, tym pojeździe? O tym... Ja myślę 10 na 10! Ja na 100, 100! Ale powiem wam, że nawet jest fajnie, fajnie się tam jeździ. Ja 100, 100, 100! A ja mi lejmy odejść! A nie... Lejmy odejść! No. Ja nie skończyłem się w Karczelion! Okej, Lęka, to ta hulajnoga, ile można na niej jeździć, jak długo? Godzinę na jednym ładowaniu. Albo nawet więcej, bo my tak jeździliśmy kiedyś przez kilka dni, po trochu i nie chciało paść, prawda? Prawda, bo... I tak, co jest ważnego w tej hulajnodze? Słuchajcie, bo ona ma takie zastrzeżenie. Zobacz, Lęka, teraz włączymy, tu się włącza. O, włączamy, że jest, dobra. I teraz Lęka chce dać gazu. Zobaczcie, na znówko Lęka. Dziękuję. Zobaczcie, widzicie, dajemy gazu. Nie jedzie. Bo trzeba się odepchnąć. A czemu to jest? Już wam powiem, co to jest. Bo gdyby założył kolega zakaz zejść, na przykład stała sobie gdzieś, jakby sobie stała gdzieś, o tak sobie stoi, gdzieś oparta na jakiś mur i ktoś by podszedł niechcący i nacisnął, to by wyrwało ją do przodu. Czyli plus zabezpieczne. Dokładnie. No właśnie. A jak się rozpędzi, wtedy będzie jechało, nie? Poczekajcie, tak. Zaraz pokażemy. A propos bezpieczeństwa, co Lęka? Tak, my nie mamy kasków, ale wy... Noście kaski, proszę, Lęki kask już jest za małe. My tutaj tylko testujemy, tutaj w ogóle nie jeżdżą auta praktycznie. Tak, to jest taka pusta droga w polach. No mogę zaczynać? Tak, więc no wiecie. No i prędkości nie osiągamy. Okej, Lęka, no to co? Atakujesz. Niezły błąd, Lęka. Teraz ja mogę. I Lęka, ja jak się jechało? Świetnie. Dobra, teraz Max, dawaj. Dobra. Uwaga, Max, poczekaj, odsuńcie się. Musisz się depnąć i ruszyć. Nie, pojechał. Dajcie suba. Dajcie suba. Wow, wow, wow. Ta hulajnoga może jechać z prędkością 17 na godzinę. Okej, okay, Bartek, gotów? 3, 2, 1, start! Zaginął Bartek. Idziemy do domu Bartka, gdzie będzie. Będzie musiał spędzić noc tutaj w tych polach. Trudno, tak. Nie? Chodźcie, ekipa, idziemy. Idziemy, Bartek, Bartek. No bo jak zaczniesz, nie możesz przestać. Zobaczcie, jak to działa. A, idziemy już, trudno. Powiedz mamie, że Bartek, wiesz, będzie nocował na dworze. Okej? Okay? Mam jakiś sumpel. Gonisz go? To goń go. Max wyruszył na... Poczekaj, Lęka. No tak, cóż można powiedzieć? No cóż, zostaliśmy tutaj. Z Marcelkiem. Marcelek, jedziemy? Tak. Marcelek piękny. Testowanie wymkuś jest pod kontroli. Marcel, super jeździ. Jestem pod wrażeniem. On mama, pierwszy raz dom. Jedzie na tej hulajnodze. On pierwszy raz. Przecież. I dwa latka. A tu Max się zbliża. Wow! Teraz Adaś. Znikłem za górami, za losami. Jo, pojechał! Zaginie w lasach! Zaginie w lasach, wilki go zjedzą! Trudno. Nie masz ten? Marcel też jedzie. Nie wiem, którą tą nogą lepiej. Mamunia chce ujechać tym delta wingiem. No i na boki, no. Na boki. Brawo! Sami nogami. O mapę. Lęka, gonisz mamusię? Z tą... Czyli to nie będzie problemu z tą hulajnogą. I poszła! Patrz, jak jest Marcelek, szybko jedzie. Cześć, Marcel.
Brawo! No! Ty może właśnie robić takie fajne drifty! Zobaczcie, ręka mi zaginęła. O, teraz wiesz jak jechać? Wiem, co tu trzeba, ale to mięsne pracują. No. To jest świetne. Naprawdę super. O, jedzie ręka i Marcel. Ale fajnie się to kręca. Świetnie, nie? Świetnie, uczucie jest fajne. Ja chcę się garnąć. No dobra, no, mnie Max się garnie. Już! Niestety, mamunia ręki zabrała, nie odda. A ja umiem takie haki, jak się robi, że to kółka jest, że tak. No wiem, a wiem, takie bączki robisz, tak? No. Ale ręka się pojechała? Tam gdzie. Mega daleko. Zobaczcie, ptaki atakują drona. Jej! Szok! Ptaki nie wiedzą, co się dzieje. Uwaga! Uwaga, oglądowa, odsuńcie się. Dobra. Malenka, mamy pomysł na test taki tej hulajnogi ekstremalny, nie? Tak. Piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebyśmy to zrobili. A mianowicie chcemy sprawdzić, ile faktycznie ta hulajnoga może jechać, jak długo. No właśnie. Naładujemy baterię do końca. Na maksa, baterię na maksa. I od rana do wieczoru. I będziemy jechać hulajnogą, autem za hulajnogą. Włączymy licznik i zobaczymy, ile kilometrów w stanie jest pojechać ta hulajnoga. Okej. Okay. Nie wiem, czy ujedzie 10 km, czy 5, czy 6, a może 15. A kiedyś, jak długo? Ciekawy jak jestem. Przyszliśmy do Lenki, to ona jeździła 2,5 tygodnia. No wiem, bo w każdym dzień po trochu. Ale jestem bardzo ciekaw, bo producent twierdzi, że godzina da się ujechać tą hulajnogę jakby non-stop. Ciekawy. Ile kilometrów? Właśnie, ile kilometrów? 54. Bo są inne hulajnogi, innych firm na przykład. Ja widziałem jakieś tam testy, to że niby zasięg mają 4 km, 5 km, to malutko. A ciekawe, czy da się nią ujechać na przykład 10 km albo 15, no, nie? Chyba Razory to najlepsza firma. Zobaczymy. Sprawdzimy to, nie, Lenka? Piszcie w komentarzach, czy chcecie taki test. Okej. Okay. Tak, piszcie. Podsumujmy. Co wam się bardziej podobało? Mi się ta elektryczna? Elektryczna! Czy tamta Delta Wing? Mi Delta Wing. Poczekaj, Lenka robi co? Bardziej? Ta. Lenka bardziej elektryczna, tak? Ja nie, ta i ta. Na równi? No. Ja to samo. A mi ta. Adasia i to? A to Max? Bardziej? Która się podobała? To co Lenka. Elektryczna, tak? A ty Bartek? Ktoś ja chyba dobała? Trzykołowiec. Okej, okay, co się podobało? Dajcie superowe, razorowe, hulajnogowe łapki w górę i subskrybujcie. Pa! Pa! Yo! Yo! Pa!